GKS Jastrzębie pokonał 3-1 Sandecję Nowy Sącz w meczu 22 kolejki drugiej ligi. To pierwsze zwycięstwo naszego zespołu w tym sezonie na wyjeździe. A z nami Bartosz Boruń, jeden z bohaterów tego spotkania. Cześć Bartek, witam. Dzień dobry wszystkim. Bartek, nieprzypadkowo zaprosiliśmy Cię tutaj przed kamerę, ponieważ dokonałeś dzisiaj niezwykłej sztuki, notując 3 asysty w tym spotkaniu. Czy coś podobnego kiedyś w seniorskiej piłce Ci się zdarzyło? Jeszcze nie. Bardzo się cieszę z tych 3 asyst, ale dzisiaj najważniejsze były 3 punkty. Zobaczyliśmy, kiedy wygraliśmy ostatni mecz na wyjeździe, było to bardzo dawno temu, potrzebowaliśmy tego przełamania i dzisiaj się to stało. Bartek, nie da się ukryć, że bardzo istotnym dzisiaj elementem tego spotkania było bardzo dobre wejście w ten mecz i Twoje 2 asysty z początku spotkania. Opowiedz troszkę o tych pierwszych 2 bramkach, bo w 11 minucie prowadziliśmy już 2-0. No, nastawialiśmy się na mocne rozpoczęcie meczu, zakładaliśmy to sobie, wiedzieliśmy od początku, że musimy nacisnąć na ascendencję, wyjść wysoko i właśnie spróbować jak najszybciej strzelić bramkę. Udało się nawet strzelić 2, bardzo to cieszy i oby to przynosiło więcej takich momentów w następnych meczach. Bartek, to co na przykład stało się na Hutniku Kraków, gdzie po dobrej pierwszej połowie i z prowadzeniem 1-0 schodziliśmy na przerwę, w drugiej połowie daliśmy się zdominować, dzisiaj udało się tego w znacznym stopniu uniknąć? No, dużo rozmawialiśmy o poprzednim meczu z Hutnikiem, wyciągnęliśmy z tego wnioski, jak było dzisiaj widać. Trenowaliśmy bardzo mocno w tygodniu, to przyniosło efekty dzisiaj i cieszymy się bardzo. Właśnie, cieszymy się bardzo. W drugiej połowie był chyba taki jeden moment, troszkę paradoksalnie, bo po stracie przez Sandecję jednego zawodnika zrobiło się troszkę nerwowo, ale najważniejsze, że opanowaliśmy emocje w tym momencie, bo to było chyba najistotniejsze, by to zwycięstwo dzisiaj dowieść, no a jeszcze podwyższyć. Możliwe, że tak było. My z boiska czuliśmy cały czas wiatr w żaglach, szliśmy po swoje. No i udało się strzelić bramkę, zamknięcie meczu, no i tyle. 4 punkty w 2 pierwszych meczach, wiadomo, że niczego się nie bierze w ciemno, ale to chyba, Bartek, dobre otwarcie tej rundy wiosennej. 4 punkty w meczach wyjazdowych. Z racji tego, że na wyjazdach nie punktowaliśmy najlepiej, no to bardzo to cieszy. Mamy kolejny wyjazd za tydzień, gdzie musimy pracować tak samo, wyjść z takim samym nastawieniem i jechać po kolejne 3 punkty.